Witam w kolejnym filmiku. Przechodzę z pięcioma flakonikami, yy, o których raczej było mało, bądź też nie było wcale. Mamy tutaj zielone Parisian Lights retrowej w stylu yy, Naomi Gudser i Bakalit. Bardzo zbliżone nuty, bardzo zbliżony efekt, taki. To jest taka mocna unikalność, że tak naprawdę poza tym zapachem retrowej niszowym oraz właśnie Naomi nic nie jest w takim stylu. Taka specyficzność, taka emocjonalność, taka nostalgia, taki smutek, taka dziwność, yy, zielona, roślinna, serenat imaginary authors. Powiedziałabym, że tam jest dużo drzewności. Niekoniecznie to jest taki stricte morski zapach, bardziej taki bym powiedziała, że to są takie lasy drewna ziołowe niż zielone i niż morskie. Potrafi być dużo takiej właśnie jakiejś takiej ziołowości, eukaliptusowości. Sawór, chyba tak to się wymawia. Love, y, mamy irysowość, mamy taki trochę irys ptaszerniany, mamy trochę styl sugi, mask milano, takie irys, owocowość, malinowość y, Urokliwe, ale y, te zapachy tej marki mają, mam wrażenie, na mnie przynajmniej, to do siebie, że one się potrafią wysładzać Cytrusowe, zielone aromatyczne, kloe czy chloe butikowe, papirus, nie papirusowe, takie właśnie bardziej aromatyczne, hesperidowe, zielono-cytrusowe, odświeżony zapach Ładny, szlachetny i ostro, mocno tak wręcz ym, taki taka ostra, silna, ciemno zielona zieleń, czyli replika Marziela Wicked Love. Trochę te Parisian Lights, w ogóle ta nazwa jest nieadakwatna, trochę coś małem takiego jakby z klimatu, jakby to powiedzieć, takiej. Hmm, takiej troszeczkę może strony jakiejś takiej trochę surowej, trochę nieokrzesanej w cudzysłowie. Jakiejś takiej dżunglowości, nie wiem, ale bez jakiejś owocowości, bez kwiatowości, bardziej takie, te wszystkie różne jakieś takie dziwne, yy, dżunglowe rośliny, liście, nie wiem.